I witamy Łojewo po raz kolejny u nas tutaj w sztabie numer 1 w Warszawie. 25. finał 15 stycznia 2017 roku. Ale teraz zwracam się do Was takimi słowami miłymi, że dziękuję bardzo, że takie piękne puszeczki także u Was w Łojewie po raz kolejny będą zbierały pieniądze na pediatrię i dla ludzi w podeszłym wieku. Dziękujemy Wam bardzo, że zgłosiliście się. Dziękujemy, że chcecie razem z nami grać. Dziękujemy policji, że będzie pilnowała, aby wszystko się odbyło w jak najlepszym porządku. Pamiętajcie, gramy nie tylko w Łojewie, gramy także w całej Polsce, gramy we wszystkich miastach, miasteczkach, wsiach, także gramy na całym świecie. Gramy w Tokio, gramy w Vancouver, gramy w Szanghaju, gramy w Tbilisi, gramy w Nowym Jorku, Vancouver, ale także w Melbourne, czyli cały świat, gdzie są Polacy, tam wszędzie jest niesamowity duch, taki, który 15 stycznia, trochę wcześniej gdzieś, trochę później gdzieś, będziemy grali, będziemy zbierali pieniądze, będziemy robili wszystko, aby wolontariusze, którzy mają tak piękne identyfikatory, czuli się fantastycznie. Czuli się, że jest skierowany do nich uśmiech, że jest bezpiecznie, że jednoczymy się wszyscy w niesamowitej sprawie, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziękujemy bardzo, że będziecie razem zbierając pieniądze, tak się bawili. O godzinie 16 w Domu Kultury ruszają nie tylko koncerty, ale także będą kiermasze, także będą licytacje takich pięknych chociażby rzeczy, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Gmina Inowrocław, ale pamiętajcie, że to jest po prostu sztuka, a sztuka i artyści są nieodzowną częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od samego początku rock and roll, od samego początku bardzo dużo muzyki. Przy tych dźwiękach jedziemy już po raz 25. Absolutny fenomen. Zapraszamy wszystkich w Łojewie, zapraszamy wszystkich, którzy są w okolicach, aby grali z nami bez względu na przekonania, moi drodzy, na religię, na politykę, bo po prostu robimy coś wspólnie dla nas wszystkich. My dziękujemy, że tak piękne, cudownie, słodkie, fantastyczne pierniki do nas przyjeżdżają, smakują nam ogromnie, rabujemy razem z tym wielkim koszem. Dziękujemy, że przyjechaliście do nas, że jesteście razem z nami i że będziecie razem z nami grali. Czekamy na sygnał od Was, taki okrzyk, gdzie pozdrawiacie nas, mnie, Warszawę, wszystkich ludzi, którzy tutaj w centrum będą rozgrzewali do boju na 25. finale. Życzymy Wam, aby było radośnie, aby było z dużą ilością śmiechu. I pamiętajcie, że to później wraca do Was. Nawet jeżeli nie macie szpitala u siebie, nawet jeżeli nie macie jakiegoś centrum bardzo mocnego, profesjonalnego, medycznego, to zawsze ktoś od Was gdzieś musi trafić do bliskiego szpitala mu, do takiego miejsca, gdzie ten sprzęt jest. Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Dziękujemy za organizowanie sztabu. Pamiętajcie, 25 lat to rzadko możemy powiedzieć, że coś w Polsce jest i przez cały czas trwa. A trwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo gorąco. Uśmiechy na ustach wszystkich, którzy do nas przyjechali. Ja krzyknę siema, oni odkrzykną siema, czyli pozdrawiamy Łojewo. Siema! Siema!